Rozmowa Radia Index. Punktualnie godzina 9.30. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W formalności i przedstawienia się pańska wizytówka wyborcza. To będzie? Numerki? Yy, okręg numer 2, lista numer 5, miejsce numer 10. 2 razy 5 równa się 10. 2 razy 5 równa się 10. No łatwo zapamiętać. Dzięki temu. Można by tego używać gdzieś w kampanii, tak żeby ludzie lepiej kojarzyli. Chociaż przyznam szczerze, że z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, to nawet nie do do końca się, w którym są okręgu. Ludzie wiedzą, gdzie mają pójść głosować, jeśli już w ogóle wiedzą, że są wybory, bo to jest zupełnie inny temat od lat głosowali w tym samym miejscu, w tym samym przedszkolu, szkole, czy, czy, czy w jakimkolwiek innym punkcie w mieście wiedzą, gdzie mają pójść głosować, ale średnio ich interesuje, w którym są okręgu, bo tak na dobrą sprawę to jest istotne dla kandydata. No tak, zgadza się i teraz kandydat... kilka komitetów nawet narzeka, że słabo jesteśmy informowani, mieszkańcy słabo są informowani o tym, jak wyglądają okręgi wyborcze, gdzie będą te punkty wyborcze i tak naprawdę, jeżeli rozmawiamy o tym z kimkolwiek, to wtedy faktycznie pojawiają się pewne wątpliwości. Ale i... chyba nic się nie zmieniło w stosunku do tego, co działo się jeszcze. Podczas ostatnich wyborów jesienią. W, w jednym okręgu mamy troszeczkę inaczej lokale umiejscowione ze względu na podział. Jeden okręg zrobił się troszeczkę większy, ale ludzie będą głosowali w tych samych miejscach. Tak, które skaza, skaza się, ale zmieniły się troszeczkę obszarowo okręgi, i, i teraz ludzie nie do końca e, wiedzą tak naprawdę, w którym okręgu będą głosować. No, najwięcej może wątpliwości mają e, mieszkańcy Jędrzychowa, bo teraz zostali przydzieleni właśnie do dzielnicy Nowe Miasto. Ale myślę, że jednak to jest taki, no jest to być może problem dla kandydatów, bo boją się, że a może mieszkańcy nie, nie będą wiedzieć, że mają głosować na mnie, bo nie wiedzą w jakim są e, okręgu, ale myślę, że tutaj chodzi jednak o nazwisko, nazwiska są rozpoznawalne, także każdy odnajdzie tą osobę, na którą chce zagłosować. No głosować. i to chodzi w wyborach, chociaż powiem panu szczerze, że e, jeździłem... Parę dni temu miałem okazję jedną część Nowego Miasta przejechać. Kampania bardzo mało widzialna. Wczoraj jechałem w zupełnie innym kierunku, też kawałek przez dzielnicę Nowe Miasta. Tu można byłoby powiedzieć, że jest lepiej. Ale w tej dzielnicy widzę przede wszystkim kandydatów, którzy kojarzą się z byłym terenem gminy. Mało kiedy widać kogoś, kto jest stricte miejski, jeśli mówimy już o tym okręgu Jędrzechowskim, wczoraj przez Ochle przejeżdżałem chociażby, to widzę tam przede wszystkim nazwiska kojarzące się wcześniej z gminą. PSL widoczny jak najbardziej, chociaż jeśli spojrzeć na tych, którzy z miasta czy z samego Jędrzychowa ubiegali się właśnie o mandat z tego okręgu, no to tak nie Może to dopiero się rozpędza, trudno im powiedzieć, bo to każdy ma swoją jakąś strategię. Zresztą pewnie pan też zauważa, jeżdżąc teraz po mieście, że no mamy tego jeszcze więcej niż było do tej pory tych wizualizacji kandydatów przede wszystkim. Właściwie. Wszystkie te miejsca, które można zająć, oblepić, gdzie można przedstawić się jako kandydat, chyba są już zajęte. Tak, zgadza się. Jest dosyć taka agresywna kampania plakatowa. Jeden z komitetów, który zasłynął wiele lat temu, tutaj właśnie pewną kampanią, zaklejeniem wszystkim, nie pozostawia, że się tak wyrażę, suchej nitki. Wieszamy plakat, następnego dnia ten plakat albo jest zdarty, albo zaklejony totalnie. Miałem o komitecie, z którego kandyduje Krzysztof Bosak na. Tak, to jest, Sprawdzona jego metoda, jak tak, się dostał do parlamentu. Metoda na Bosaka, tutaj tak potocznie nazywając. Mnie osobiście troszeczkę. Bo to, to są moje w zasadzie drugie wybory, ja cały czas się uczę, obserwuję, poznaję nowe techniki, jak skutecznie trafiać do mieszkańców. Natomiast. Jest to metoda sprawdzona, ale jest to metoda nieetyczna moim zdaniem. Po pierwsze, zrywanie plakatów i rzucanie ich na ziemię, zaśmiecamy miasto. Jeżeli już ktoś chce zakleić, na przykład mój plakat, to proszę, zaklejajmy, ale nie zrywajmy, nie rzucajmy te śmieci, i później kto pozbiera. A propos plakatu PSL to powiem panu wczoraj, że pojawiła się jedna z Pańskich koleżanek, pewnie kandydatka w moim okręgu, i plakaty pojawiły się na klatkach schodowych. Spojrzałem, jest, jako jedyna się pojawiła w tym miejscu. 15-20 minut później idąc yy, znowu do domu, plakatu już nie było. Był podarty w strzępy, tak sobie pomyślałem, ciekawe kto, aż tak nie lubi PSL, że po prostu zlarł, że w innych miejscach był. No komuś najwyraźniej przeszkadzało. Tak, idiotyczne podejście naturalnie, bo ci, którzy tego nie szanują, jakby nie zdają sobie sprawy, że za tym idą też realne pieniądze kandydatów, bo te plakaty się same nie zrobiły, same się nie wydrukowały. To nie Waldemar Pawlak dał komuś pieniądze, mówił, proszę bardzo, pani sobie, pan wydrukuje 100 plakatów czy tysiąc tylko to jest czyjś nakład, czyjaś praca, Jasne. tak na dobrą sprawę to Ale dotyczy wszystkich komitetów, oczywiście. Wydaje mi się, obserwując dzisiejszą kampanię, bo niektóre komitety wyborcze są naprawdę widoczne w tej kampanii, wydaje mi się, że po prostu ludzie troszeczkę są przesyceni tym wszystkim. I przykładowo mieszkając, wracając do domu, chciałby odpocząć, chciałby po prostu zająć się swoimi rodzinnymi sprawami. A jeżeli wchodząc na klatkę, widzi znowu kolejny plakat, który widział już jadąc na pięciu skrzyżowaniach i czterech rondach i jeszcze na różnych tam pasach zieleni, mógł się zdenerwować. No, powiem Dla... ono, że to pewnie dopiero Początek, bo za moment, jak znam życie, we wszystkich skrzynkach pocztowych będziemy mieli ulotki kandydatów, listy m, intencyjne z prośbą o, e, o głosy, i dopiero wtedy zrobi się w cudzysłowie śmietnik na tych klatkach. Bo wiadomo jest, że najczęściej ludzie nie zabierają tego do domu, tylko większość osób zagląda do skrzynki po to, aby wyciągnąć swoją korespondencję, a widząc ulotki i śmieci, po prostu odrzuca je gdzieś na bo Zgadza się. Każdy, kto startował w kampanii, wie mniej więcej, jak wygląda zamawianie ulotek czy tam plakatów, i im większa sztuka tych plakatów, tym później te ceny są nie coraz jest, niższe. Tak. Tak, są coraz niższe. I przykładowo zrobić 500 ulotek to niewiele niższy koszt niż zrobić 5000. Dlatego ja osobiście, jak startowałem do Sejmiku, miałem 5000 ulotek. Wiele mi z tych ulotek zostało, ale stwierdziłem, że wpychanie komuś do skrzynki nie przyniesie należytego skutku. Po pierwsze, to już powiedziałem wiele razy po tych wyborach samorządowych do Sejmiku Województwa, na nazwisko pracuje się latami. To, że ja wrzucę komuś skrzynkę, zaśmiecę tą skrzynkę, mało tego, na wielu skrzynkach, jest już przyklejona dzisiaj karteczka. Nie życzę sobie żadnych ulotek. Mieszkańcy są po prostu tym przesyceni. To, że ja wrzucę ulotkę, ktoś sobie spojrzy, Arkadiusz Dąbrowski, nic mu to nie powie. Naprawdę, ta ulotka powędruje do śmietnika. Natomiast jest sens drukowania ulotek, ale pójście i rozmowa z ludźmi, wręczanie osobiście, kampania bezpośrednia. Wtedy jest sens, bo jest kilka minut, jest jakiś czas, żeby przedstawić swój program, przedstawić się. Yy, człowiek ma wtedy wizualizację, może zobaczyć, o, podoba mi się ten kandydat, jest tak, inteligentny. Tak, zamienić słowa. nie jest to tak. osoba enigmatyczna w tym momencie, nie jest to chłopak z plakatu, e, tylko ktoś, z kim można było zamienić słowa. Tego rodzaju kampania zawsze się sprawdzała. Oczywiście. E, wielokrotnie nawet osoby, którym udawało się osiągnąć bardzo dobre wyniki wyborcze, no weźmy Artura Zasady, kiedy tak. kandydował do Europarlamentu. Niektórzy mówią, że to niemalże jak szóstka w Totolotka była wtedy, że, że pan Artur dostał się do Parlamentu Europejskiego, ale on wykonywał właśnie tego rodzaju pracę. Jeździł tak, po tych małych miejscowościach, spotykał się z tymi kandydatami, podawał e, rękę jednemu, drugiemu, dziesiątemu, porozmawiał chwilę, potem być może wręczał tą ulotkę. Okazało się, że to procentuje, no i pewnie lepiej niż, niż taka sobie ulotka gdzieś tam wrzucona. do skrzynki. Przykładem jest choćby najmłodszy w historii radny Sejmiku Wojewódzkiego, pan Mejza, który spędził wiele godzin na kampanii bezpośredniej, objechał chyba wszystkie możliwe gminy, wioseczki w swoim okręgu wyborczym, co przyniosło Efekt w postaci mandatu. I tak naprawdę, choćby się startowało z nieciekawego miejsca według statystyk, to znaczy miejsca innego niż 1, 2 i 10, czyli te ostatnie, w Sejmiku było 12 czy tam więcej w niektórych okręgach, to jeżeli pójdziemy w kampanię bezpośrednią, jeżeli się przedstawimy, jeżeli porozmawiamy z mieszkańcami, to wtedy możemy być pewni, że duży procent z tych ludzi na nas zagłosuje. Ale wie pewne, jeżeli mówimy o tej kampanii bezpośredniej, to ona i tak w naszym mieście sprowadza się w zasadzie do tego samego i jeśli ktoś nie przekona danego wyborcy do siebie, jako już nie mówię o PSL-u w pana przypadku, tylko idąc, mówi pan jestem Arkadiusz Dąbrowski, to będzie trudno przeskoczyć innych, bo tego rodzaju spotkań na Deptaku mieszkańcy będą mieli wielu. Może się zdarzyć, że na Alei Niepodległości w jednym miejscu spotkają pana Dąbrowskiego, a w innym miejscu pana Kowalskiego, który będzie z zupełnie innego ugrupowania, chociaż gdyby porozmawiać, to pewnie program będzie miał bardzo zbliżony Jasne. Panie redaktorze, ja tak myślę sobie na temat mojej kampanii teraz. Myślę, że jeżeli pójdę do najbliższych sąsiadów i z nimi porozmawiam, wręczę im ulotkę, myślę, że duża część moich sąsiadów zagłosuje na mnie. Z racji tego moje hasło wyborcze jest twój sąsiad, twój radny. Znam problemy tutaj tej lokalnej społeczności. Wiem, z czym się jakby e, biją każdego dnia. Dlatego też myślę, że po rozmowie zagłosowaliby na mnie. Ale. Powiem panu, że z punktu widzenia marketingu politycznego e, to hasło opracował wam sobie trochę lepiej. Pamiętam jednego człowieka, który kandydował w moim okręgu, w którymś tam wyborach to już nie ma znaczenia. Zalepił pół okręgu swoimi plakatami z hasłem: Jestem twoim sąsiadem. Była oczywiście wizualizacja, zdjęcie tego pana. Nikt nie miał zielonego pojęcia, kto to jest. Rozmawiałem z wieloma ludźmi mówię, co to za mój sąsiad? Mówię, ktoś wmawia mi, że jest moim sąsiadem, a ja człowieka nigdy nie widziałem, no te osiedla nie są aż tak hermetyczne i tak małe, przecież wszyscy Jasne. spotykamy się gdzieś w sklepie osiedlowym. Zgadza się i jakby dalszy ciąg tej mojej wypowiedzi jest taki, że jeżeli ja porozmawiam z tymi sąsiadami na najbliższych ulicach, jest sens. Natomiast idąc już dalej, przechodząc kilka przecznic dalej, być może yy, te hasło nie będzie się sprawdzało. Ja ciągle pracuję na swoje nazwisko i. W zasadzie byłbym bardzo zaskoczony, gdybym zdobył teraz mandat do Rady Zielonej, do Rady Miasta. Natomiast myślę, że to dokonania określają wartość człowieka. Jeżeli dzisiaj idę do wyboru z hasłem Twój sąsiad, Twój radny, chcę porozmawiać z tymi sąsiadami, którzy mieszkają wokół mnie, chcę się im przedstawić, chcę powiedzieć im, że działam, że już coś zrobiłem. To są oczywiście małe rzeczy. Natomiast nie, moja działalność polityczna nie skończy się na tych wyborach. Jeżeli ja nie zdobędę mandatu w życie, moje będzie ciągle takie samo, natomiast ciągle yy, zamierzam. Pracować, ciągle zamierzam pracować na moje nazwisko. To taki czy... model amerykański jest, można by powiedzieć, <laughs> tak? Najpierw powolutku gdzieś tam na osiedlu, potem troszeczkę wyżej, e, aż do osiągnięcia jakiegoś no tak. konkretnego poziomu. Taki, kon taki, pozycji taki politycznej. panie redaktorze, powinien być w ogóle model awansu społecznego i na szczeblach kariery zawodowej. Zaczynać zawsze przykładowo, ja ki kilka lat spędziłem za granicą pracując w Anglii. Tam jest taki model. Zawodowy, kariery zawodowej, że zaczyna się od najniższego szczebla na linii produkcyjnej i po kolei przez lata awansuje się. Jeśli ktoś jest wartościowy, tak. Oczywiście, jesteś oceniany cały czas przez swojego tego wielkiego bosa, który przypatruje się tobie. Jeżeli on uzna, że ty przejawiasz pewne aspiracje i, i, i masz predyspozycję ku temu, żeby zarządzać zasobami ludzkimi, wtedy. Awansujesz po kolejnych szczeblach kariery. Sam mam wielu takich znajomych, tak. którzy wyjechali gdzieś za granicę, zaczynali od składania kanapek, nawet ciężko im to przychodziło, bo wiedzieli, że tutaj wyższe wykształcenie, dwa fakultety, albo lepiej, i biegła znajomość języka, i muszą gdzieś tam niemalże na taśmie y, składać kanapki, a potem okazywało się, że z biegiem czasu osiągali bardzo wysoki pułap, zarządzając już nie tylko jakąś małą kawiarenką, tylko całą siecią takich. Tak, wystarczy. zgadza się, ale później jeżeli taki człowiek zostaje menadżerem, jest odpowiedzialny za produkcję, czy też y, w innej dziedzinie, w dziedzinie administracji powiedzmy, y, zaczynasz od referenta i dochodzisz do głównego księgowego, wtedy jeżeli wydarza się jakiś problem, jeżeli coś, gdzieś pieniądze zniknęły, coś, nie wiem, linia produkcyjna no, stanęła. ta osoba wie, jak to działa. Tak, tak nie, nie oszukasz takiej osoby, bo ta osoba tam kiedyś pracowała, ona dokładnie zna mechanizm funkcjonowania całego systemu. I myślę, że właśnie tak powinno to wszystko wyglądać także na szczeblu politycznym. Zaczynamy. My mamy na przykład inny podział administracyjny. Ja mieszkając kiedyś w Szczecinie, byłem radnym osiedla. Zaczynałem właśnie od tej najniższej komórki. Nigdy nie dane mi było tam wystartować do Rady Miasta. Dzisiaj jestem tutaj, jestem teraz na innym etapie, i próbuję swoich sił do Rady Miasta. Natomiast mówię, nic się nie stanie, jeżeli ja tego mandatu nie zdobędę. Ciągle będę pracował na to, żeby nazwisko. Dąbrowski było coraz bardziej rozpoznawane. Być może wyborcy uznają za cztery lata, że pewna moja działalność jest, yy, zasłużyła na to, żeby postawić na mnie je głos. Jeżeli nie, to ciągle będę próbował. Prawda jest też taka, że dużo zależy od naszego systemu politycznego Oczywiście, i tego, jaki będzie układ jest... sił politycznych w kraju. Wielu osób mówi, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma teraz swoje pięć minut. powtarza się przez cały czas, że jesteście bliscy tego, aby osiągnąć historyczny wynik, jeśli chodzi o Zieloną Górę i wprowadzić swoich reprezentantów przynajmniej do ratusza, do Rady Miasta, chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że to się nie uda, że nie powtórzy się ten sukces wielki wyborczy, jaki polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęło. Jesienią, chociaż tak na dobrą sprawę to wszystko i tak i tak weryfikują mieszkańcy kwestia tego, jak jest postrzegana partia polityczna, to nie tylko Warszawa, ale też samorząd gdzieś tutaj na dole. Ja mówiłem panu jakiś czas temu, kiedy się tu spotkaliśmy, że, że pan pewnie i kilka innych młodych osób, to taki świeży powiew w polskim stronnictwie ludowym, że w końcu zaczęliście być zauważalni. No teraz trudno nie zauważyć PSL, jeśli chodzi o kampanię wyborczą. Mówił pan wcześniej, że jedziemy i widzimy kandydata na kilku skrzyżowaniach. Ale na, na tym to też trochę polega. Jeśli go nie będzie, to ktoś powie, że nie istnieje, nie funkcjonuje w kampanii wyborczej. Pewnie trochę inaczej jest z kandydatem na radnego, inaczej z kandydatem na prezydenta miasta. Kurwa. Zgadza się. Nie, 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 powiedziałbym tak, że Wiele osób tak zresztą mówi, że PSL ma swoje 5 minut. Ja to zawsze mam takie porównanie, że nasze życie to jest jakby bycie surferem i oczekiwanie na tą falę, i trzeba później tą falę wykorzystać, bo być może to będzie jedyna fala, która nam przyjdzie przez całe życie. My mamy tą swoją falę i na tej fali płyniemy, ale to też nie jest tak do końca, bo szczęściu trzeba pomóc. Szczęście ludzie często mówią, nie wyślę, nie wyślę to lotka, bo, bo nic nie wygram, ale szczęściu trzeba. Pomóc, trzeba wysłać ten los i, i zrobić dwa kroczki, a sześć robi wtedy trzeci kroczek. My także tutaj zaangażowaliśmy się w tą kampanię, chcemy przedstawić swoją ofertę mieszkańcom miasta i to mieszkańcy zdecydują, czy faktycznie warto postawić na nowe twarze, bo w zasadzie my tutaj w polityce miasta nie funkcjonowaliśmy jakoś bezpośrednio, nie byliśmy radnymi. Czy warto postawić na polskie stronictwo ludowe, czy też nie okażą nam zaufania i wybiorą sprawdzone inne twarze, które wcześniej już tutaj się jakby w tym systemie politycznym obracały? No nikt nie mówił, że będzie łatwo. No, oczywiście wszyscy ci, którzy kandydują w tej chwili. Kampania wyborcza to bardzo ciężka praca. Zdają sobie też dokładnie z tego sprawę, że czym większa konkurencja polityczna, a jest większa, bo raz, że pojawił się gracz w postaci PSL, dwa, że mamy komitet Janusza Kubickiego, Trzy, że jest gdzieś lepsze Lubuskie, lepsza Zielona Góra, może trochę wyhamowali, wystopowali i, i nie do końca im wszystko wyszło tak jak jest, ale y, tych nowych bytów politycznych czy okołopolitycznych pojawiło się więcej, a co za tym idzie, no, mieszkaniec ma większy wachlarz wyboru, już nie musi decydować się. Czy głosuje na SLD, PiS, Platformę? Tylko w tej chwili ma też do dyspozycji innych graczy politycznych, których no kiedyś nie było, więc trudno było głosować na kogoś, kogo nie ma na liście, na przykład. Zgadza się. Zgadza się. I ja, na przykład, bardzo bym chciał zachęcić mieszkańców do oddawania głosu na osoby młode. Dlatego, że młodzi troszeczkę inaczej postrzegają tą całą politykę. Dla mnie to nie, nie jest naprawdę, nie ma znaczenia, czy moi koledzy reprezentują inne komitety. Dla mnie ważne jest to, co oni robili i robią. I przykładowo, ja nigdy nie zamierzam głosować politycznie. Czy ja zawsze chciałbym spokojnie położyć się spać i rano mieć y, odwagę spojrzeć sobie w lustro i tym się będę w życiu kierował. Jeżeli będę zmuszony kiedykolwiek do działania wbrew własnej woli, jeżeli będę zmuszony robić coś, co nie jest zgodne z moimi poglądami, to ja nie chcę takiej polityki, nie chcę się w to bawić. No to o czym pan mówi też świadczy o tym, że trochę przewartościowuje nam się. System polityczny, a w zasadzie postrzeganie ugrupowań politycznych. Kiedyś ten podział był jasny, były nowe partie po 1989 roku i tak zwani postkomuniści. Śmieszyło mnie, kiedy nie 5-6 lat temu słyszałem wypowiedzi a propos kandydata jakiegoś młodego z SLD, że to komuch i, i, i tak dalej. Bo to, bo, bo to żałosne było wręcz. Wrzucanie do jednego worka człowieka, który był aparatczykiem w latach PRL i nadal gdzieś piastuje w partiach wysokie stanowiska, z młodym człowiekiem, który w stanie wojennym to się urodził, albo urodził się po stanie wojennym i nim on, on to wie tyle, co nauczyli go na lekcji historii. W tej chwili rzeczywiście wy niejednokrotnie pokazywaliście, że nie ma znaczenia, czy ktoś jest w SPiS, SLD, czy z czy jakiegokolwiek innego ugrupowania, potrafiliście jako młodzi ludzie stanąć razem i rozmawiać o ważnych tak. rzeczach dla miasta. Myślę, że dla mieszkańców takiego organizmu, jak jest Zielona Góra, jest to najbardziej istotne. Interes mieszkańców, dbanie o miasto, a nie kto, jaką ma flagę czy szyld partyjny. Bardzo smuci mnie czasami yy, obwin nie mnie za politykę władz centralnych, bo ja nie mam na to w ogóle żadnego przełożenia. Jeżeli kolega mój pisze do mnie na Facebooku, że on na mnie nie zagłosuje, bo polskie Stronnictwo ludowe jest za ubojem rytualnym, no to ja jestem w szoku człowieku. Co ja mam z tym wspólnego? Ja nie mam na to wpływu. Ja tutaj ja jestem w polskim stronictwo ludowym, dlatego że ja mam poglądy ludowe. I to jest, to jest tylko to. Natomiast moja działalność. Mi naprawdę... No, trudno byłoby, żeby pan odpowiadał za to, co za decyzję pana no Sawickiego, pana Pawlaka, czy, czy nawet pani tak, Freda. Dlatego oskarża, oskarżanie mnie o, o decyzje, które podejmuje koalicja rządząca jest naprawdę, myślę, nie na miejscu. Myślę, że ludzie, którzy mnie znają, wiedzą jakim, jaki ja jestem. Ja się w ogóle nie zmieniłem. Ja ciągle jestem tym samym Arkiem Dąbrowskim sprzed jakby rozpoczęcia, że się tak wyrażę, zabawy w politykę. I dlatego też nie mam żadnego problemu, żeby z kolegami z innych komitetów razem działać, bo nie wyobrażam sobie, żebym musiał zagłosować przeciw czemuś, z czym się zgadzam, bo tak, tak mi narzuciły moje władze odgórne. No nie wyobrażam sobie tego. Myślę, że każdy ma swój, swój pogląd na pewne sprawy. Jeżeli ktoś chce robić przykładowo kasyno na Deptaku, jeżeli ja się z tym zgadzam, czemu ja mam za tym nie zagłosować? Bo, bo to jest pomysł kogoś innego? No to jest bez sensu, dlatego, y, dlatego dla mnie naprawdę chciałbym, żeby do Rady Miasta weszły osoby młode. Oczywiście musi być zachowany pewien parytet y, ludzi doświadczonych i ludzi tych y, z taką energią, y, z młodą energią, bo, bo trzeba czasami studzić zapały y, tych ludzi młodych. Chociaż z drugiej strony należy też pamiętać o tym, że są osoby, które do tej pory nie miały okazji sprawdzić się w polityce samorządowej. Zaawansowane wiekiem są na pewno y, i też nie brakuje im energii. Jakiś czas temu rozmawiałem, Tutaj z panią Zofią Banaszak. E, powiem szczerze, że pierwszy raz miałem taki kontakt z panią rektorem UTW, i okazuje się, że jest to osoba, mimo że no zdecydowanie starsza ode mnie, czy, czy od pana, mogłaby być naszą matką na pewno. E, to widać, że raz, że ma pomysł jakiś na siebie, na miasto, dwa, że nadal ma w sobie tyle energii, że potrafiłaby ją w jakiś sposób spożytkować. No i tu zadanie dla wyborców, tak, czy wybieramy tak. osobę bardzo doświadczoną. Czy młodą? To pewnie też zależy od tego, kto będzie głosował. Młodym ludziom łatwiej przyjdzie zagłosować na młodego człowieka. Ktoś zaawansowany wiekiem powie, co ten tam nieopierzony 30-latek czy 30 par latek co on może wiedzieć o życiu, i pewnie wybierze inną osobę. No, ale na to już nikt wpływu tak na dobrą sprawę nie ma. Zauważyłem, y, mieszkając w Zielonej Górze, zauważyłem, że mieszkańcy chcą być częścią tej miasta, chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, i y, jest tutaj bardzo dużą chęć do przejawiania inicjatyw oddolnych. Udało mi się wraz ze schroniskiem i z kolegą, właśnie z innego komitetu, współorganizować biegierza, czy też akcja Zielona Góra jest also happy. Nie wszystkim się ona podobała, ale była też przyjęta ciepło przez pewną część społeczeństwa. Robiliśmy to bez żadnego wkładu finansowego, i wiele takich inicjatyw oddolnych przejawia się w Zielonej Górze. I po pewnym czasie te osoby dochodzą, że kurczę, fajnie nam to wszystko wyszło, nie mieliśmy na to pieniędzy, ale gdybyśmy byli w Radzie Miasta, gdybyśmy mieli jakieś przełożenie na magistrat i gdyby nam. Okazał się, że jest budżet, można byłoby to zrobić 10 raz można raz lat. Można by lepiej, było tak? zrobić naprawdę fajne imprezy, zrobić kalendarz imprez na deptaku, czy też w parku tysiąclecia, czy gdzieś na terenach przy amfiteatrze, przedstawić ciekawą ofertę dla całych rodzin w Zielonej Górze, żeby nie musieli iść i spędzać czas w niedzielę w galerii. Handlowej, tylko żeby mogli przyjść i fajnie się bawić. Ja, na przykład, podam szprotawę. Tam corocznie jest organizowany plażowy turniej siatkówki dla rodzin. Szprotawskich. I teraz, tak, żeby uczestniczyć w tym turnieju, trzeba być mieszkańcem Szprotawy. Zespół składa się zawsze z członków rodziny. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że w Zielonej Górze brakuje takiej aktywizacji rodzin, i nie dziwię się, że pewni ludzie postanowili kandydować do Rady Miasta, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Ja też To jest właśnie też działka, w której ja chcę działać, bo nie oszukujmy się, mnie też, yy, też mi yy, mocno przeszkadza jakby w niektórych kandydatach, że nagle zaczęli kandydować i stali się specjalistami w każdej dziedzinie. Ob mówią, znają się na wszystkim, ekonomia, gospodarka, nagle, nagle, nagle posiedli tą tajemną wiedzę. Ja... Nie będę ukrywał, nie jestem specjalistą we wszystkich dziedzinach. Natomiast ja chciałbym działać w zakresie kultury i sportu, chciałbym działać w zakresie tych inicjatyw oddolnych, bo udało mi się yy, wraz y, oczywiście nie samemu. Wraz z kilkoma ludźmi udało mi się zrobić fajną imprezkę, czyli ten piekierza. I zobaczyłem naprawdę, że ci ludzie chętnie się w to włączają. I dzisiaj chciałbym mieć więcej instrumentów, więcej możliwości. I myślę, że na pewno te działania byłyby skuteczne. No i prawda jest też taka, że czym więcej pomysłów nowych, nie mówię nowatorskich, bo one czasami z nowatorstwem mają niewiele wspólnego, ale po prostu są. Bo często niektórzy ludzie już będący w samorządzie, Obok pewnych spraw, wydawałoby się oczywistych, przechodzą kompletnie obojętnie, no a co mi tam? Zrobili jakiś bieg na przykład. Tak? Tak. Tyle, że na ten bieg przychodzi 500 osób i okazuje Jasne. się, że nie są to osoby związane z jakąkolwiek partią, tylko okazuje się, że ktoś chciał sobie pobiegać, a jeśli jeszcze do tego był szczytny cel, bo można było e, dać karmę zwierzakom, czy, 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 czy jakakolwiek inna forma. Mm, Charytatywna stała za takim wydarzeniem, to dobrze. Tak. Tego tak, rodzaju imprezy powinny być. Nie się musimy zabawać. się ograniczać tylko do biegu, bo oczywiście, możemy oczywiście, też ja przedstawić o wiele szerszą, jakby formułę rozrywkową dla mieszkańców. Także bieg to jest tylko taki przykład. Natomiast pomysłów jest o wiele więcej i myślę, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu sprawy, bo tak naprawdę Zielonogórzanie w weekendy nie mają tak naprawdę wielkiego wyboru, gdzie aktywnie spędzić czas z całą rodziną. Chociaż, się... jeśli pójść na Wzgórze Piastowskie, czy no tak. na Wagmostaw, czy w jakikolwiek inne to są inne piękne, tereny, piękne tereny. I mnóstwo ludzi. Tak. Naprawdę bardzo dużo ludzi jest w tych miejscach, aczkolwiek, gdyby jeszcze w tych miejscach mieli organizowane jakieś rzeczy, które byłyby bardziej atrakcyjne od samego spaceru, który na przykład z kijkami, który może być tak. sympatyczny, to, to pewnie wszyscy byliby zadowoleni. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, kandydat do Rady Miasta, był dzisiaj gościem rozmowy na 96. M. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. Rozmowa Radia Index od poniedziałku do piątku o 9.30.